Ten problem zaczął się od tego, kiedy pan nasz premier Morawiecki obiecywał, że gdy zostawimy nasze wszystkie płody z poprzedniego roku, będą droższe. No wiadomo, zaufaliśmy, zostawiliśmy. No i co teraz dalej? Kupiliśmy też drogo nawozy. Wszystkie ponad 3000, 3500, 4000 za tonę, a teraz płody wszystkie są po 700 zł, 800 zł. To gdzie tu kalkulacja? O to chodzi. Gdzie tu ekonomia tego wszystkiego? Paliwo jest bardzo drogie, sprzęt jest bardzo drogi, to wszystko kosztuje. Nie stać nas powoli na kredyty, żeby spłacać, nie? A gdzie cała reszta? Problem, myślę, że on tak naprawdę nastąpi za parę miesięcy, gdy my będziemy zbierać nasze plony z pola. Już znalazłem taką informację, że skupy będą odbierały tylko zboże od tych rolników, którzy po prostu z nimi współpracowali, kupując środki ochrony roślin. A co będzie z innymi rolnikami? Gdzie to będziemy sprzedawać? Nie mam zielonego pojęcia. Co będzie dalej? Bo teraz akurat w tym momencie zboże nas zalewa. Zostaliśmy oszukani i to nie jest protest tylko rolników. To jest protest właściwie każdego konsumenta, każdej grupy społecznej, bo do tej pory nie wiemy, czy ukraińskie zboże jest zdrowe, bo odpowiednie służby, żyjemy w papierowym kraju, niestety służby nie zadbały o nasze bezpieczeństwo. Polska żywność czy ukraińska żywność powinna być certyfikowana, oznakowana. I o to apeluje od dłuższego czasu Agrounia. Celami protestu i postulatami jest to, by wprowadzić z powrotem cło. Budowa spichlerzy, które były obiecane. Nadwyżki polskiego zboża powinny być w tym miejscu gromadzone. Komisja śledcza. Przez 10 miesięcy, bo tyle walczy Agrounia, przypomnę Państwu, w czerwcu zeszłego roku były pierwsze informacje ze strony Agrounii pana prezesa Michała Kołodziejczaka, że trwa proceder, który trzeba zatrzymać. Przez 10 miesięcy pan minister Kowalczyk nie zrobił nic, by wesprzeć polskie rolnictwo, a PiS tylko mówi o patriotyzmie i wspieraniu polskiej wsi, czyli to jest też kolejny dowód, że to jest ściema. Każdy z Polaków rozumie i szanuje, że przez nasz kraj powinno przepływać zboże, bo kraj płonie, bo jest wojna, natomiast nie kosztem polskiej wsi, to jest niedopuszczalne. Skrót PiS. To są pieniądze i synekury. Widziałam pociągi przejeżdżające właśnie ze wschodu na zachód. Dla mnie to jest pociąg władzy do pieniędzy. Konkretne osoby i do tej pory i konkretne korporacje kosztem polskiej wsi próbują się na tym wzbogacić. Nie będę straszyć, że zboże mogło być spod Czarnobyla. Nie będę straszyć, że są tam bakterie i grzyby i nie wiemy tak naprawdę, czy przez te 10 miesięcy nie byliśmy truci. Tego nie dowiemy się nigdy. Apelujemy do rządzących o prawdziwe, długoterminowe rozwiązanie problemu, a nie tak zwane leczenie objawowe, czyli chwilowe poprawienie bytu rolnikom i to za nasze pieniądze. Te pieniądze powinny pójść z subwencji partyjnej PiS. Te pieniądze nie powinny pójść ze skarbu państwa, te 10 miliardów, dlatego że to skłóci, i taki jest cel partii rządzącej, by skłócić miasto z wsią. Już zostali podzieleni ludzie na wsi, bo nie wiem, czy Państwo się przyglądacie sprawie, ale każdy region, każde województwo ma otrzymać inną kwotę tej różnicy, którą powinien zarobić polski rolnik do kwoty ceny skupu.